Połączenie. 14.07, Jakub Janiszewski przy mikrofonie, ze mną w studiu profesor Rafał Pankowski, kolegium Civitas, Stowarzyszenie Nigdy Więcej. Dzień dobry. Dzień dobry. A będziemy, proszę państwa, mówić o przestępstwach motywowanych nienawiścią i o tym właściwie, co my z tych przestępstw widzimy systemowo i jak je w Polsce, jeśli w ogóle, zwalczamy. W zasadzie tak trochę mówię, jeśli w ogóle, bo wiadomo, że nie zwalczamy, od jakiegoś czasu właśnie przestaliśmy ten temat w ogóle widzieć. Choć nigdy chyba nie było z tym najlepiej, to znaczy ten system reagowania na mowę nienawiści zawsze w Polsce był jakiś taki nieszczelny, nie do końca istniejący, właśnie chyba tak można powiedzieć. No tak, ten system szwankował od wielu lat i my przecież też niejednokrotnie w tym studiu właśnie o tym przez lata rozmawialiśmy. Stowarzyszenie Nigdy Więcej przez ponad dwie dekady informuje o problemie, którym w Polsce jest nienawiść, jest ksenofobia, rasizm, neofaszyzm i także przypadki agresji, napaści na tym tle. I to jest problem, z którym mamy do czynienia już od początku lat 90. co najmniej. Ale na pewno w ostatnich kilku latach mamy do czynienia z eskalacją tego problemu niewątpliwą i oczywiście w ostatnich dniach mówimy o tym bardzo dużo, bo trudno mówić o czymś innym w obliczu tej tragedii gdańskiej, o której powoli dowiadujemy się coraz więcej, ale ona oczywiście zdarzyła się w określonym kontekście określonego klimatu społecznego i to jest klimat bardzo niedobry. I jednym z elementów tego niedobrego klimatu ksenofobii w naszym kraju jest właśnie pewnego rodzaju przyzwolenie na ekstremizm, na ksenofobię, na język wrogości, język nienawiści i no, zwłaszcza w tym ubiegłym roku mieliśmy do czynienia z takim zalewem ksenofobii, w tym także z bardzo licznymi przypadkami antysemityzmu w mediach, w polityce polskiej, także w tak zwanym mainstreamie politycznym. I to było pewne nowum jednak po półwieczu od roku 68. Żeby daleko nie szukać, przy okazji finału Wielkiej Rokiesty Świątecznej Pomocy w Wiadomościach puszczono animację, w której mieliśmy Hannę Grynkiewicz liczącą taką kukiełkę, liczącą pieniądze i na tych pieniądzach była gwiazda Dawida jako symbol. Znaczy ten symbol taki określający autentyczność, to ten jeden z elementów na 200 bodajże, które ona tam przekładała. Więc to już samo w sobie pokazuje, gdzie się znaleźliśmy, to znaczy jaka retoryka weszła w mainstream, co można tam powiedzieć, jak można tego użyć, jak można to pokazać. No i niestety media publiczne, czy może bardziej trafnie mówiąc media państwowe odegrały i odgrywają, jak się wydaje, nadal bardzo, bardzo niechlubną rolę. I to widzieliśmy w ostatnich dniach w przypadku tego ataku na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i na samego Jerzego Owsiaka, ale także no, można to interpretować jako atak na wartości utożsamiane z tą inicjatywą, jaką jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Także wartości takie jak tolerancja, czy wspólnota, czy wspólnotowość. I chyba dlatego wielu z nas tak szczególnie przeżyło śmierć prezydenta Adamowicza, że do tej napaści, do tego zabójstwa doszło właśnie w trakcie trwania tej akcji, która przez wiele lat była taką akcją o charakterze integrującym polskie społeczeństwo, integrującym społeczności lokalne, o takim mocno pozytywnym, radosnym charakterze. Więc ten kontrast tym bardziej przyczynił się do tego szoku, który teraz przeżywamy. Ale oczywiście także sam prezydent Adamowicz był atakowany
zwłaszcza przez skrajną prawicę, no tak. Często w ostatnim czasie. I oczywiście jest czymś też bardzo symbolicznym, że dosłownie parę dni temu tak umorzono postępowanie w sprawie tego symbolicznego aktu zgonu, wystawionego między innymi na nazwisko prezydenta Adamowicza przez Młodzież Wszechpolską, przez bardzo konkretną grupę, konkretną organizację. Ale historia z Młodzieżą Wszechpolską tam była dłuższa, bo to nie chodziło tylko o akty zgonu. No, między innymi też doszło do fizycznej konfrontacji między działaczami Młodzieży Wszechpolskiej, którzy przyszli i prezydentem Adamowiczem, oni przyszli w celu zakłócenia spotkania z Adamem Michnikiem. I wtedy w obronie Adama Michnika wystąpił prezydent Gdańska i no, to była kuriozalna sytuacja, która ciągnęła się od listopada 2017 roku. Właśnie działacze Młodzieży Wszechpolskiej nękali Adamowicza procesem sądowym. I w pierwszej instancji sąd przyznał im rację, stwierdzając, że on obraził działacza Młodzieży Wszechpolskiej, przyrównując go do faszysty. I dopiero w drugiej instancji ten wyrok został odwrócony. I no, sam Adamowicz mówił publicznie, że nie czuje się bezpiecznie w tego rodzaju klimacie społecznym czy politycznym, w którym to przyzwolenie na działalność skrajnie nacjonalistyczną, na ekstremizm staje się normą. Ale właściwie dlaczego to tak jest, bo chciałem, żebyśmy się cofnęli trochę wcześniej. Czemu to tak jest, że z tym reagowaniem na mowę nienawiści jest tak ciężko w Polsce? Z czego to wynika, na zdanie? No to jest bardzo, bardzo dobre i trudne pytanie, bo na pewno mamy tutaj do czynienia ze splotem kilku bardzo fundamentalnych kwestii w naszym społeczeństwie, które było swego czasu bodaj najbardziej różnorodnym społeczeństwem w Europie. Oj, to stare dzieje. A dziś jest jednym z najbardziej monokulturowych, monoetnicznych. Ostatnio migracja z Ukrainy oczywiście to nieco zmieniła, ale to jest bardzo świeża sprawa i myślę, że w naszym społeczeństwie mamy olbrzymi problem, zwłaszcza od roku 2015, z akceptacją różnorodności jako wartości. I to są też słowa prezydenta Adamowicza. Myślę, że ten moment przełomowy to było lato 2015 roku, kiedy załamały się nastroje społeczne w kontekście tego tak zwanego kryzysu uchodźczego w Europie, który, jak wiemy, Polski bezpośrednio nie dotyczył, ale został wykorzystany w retoryce politycznej, także trwającej wtedy kampanii wyborczej, kiedy mieliśmy tak, do czynienia... Usankcjonowana i myślę, że w dużym stopniu produkowana, podsycana w sposób sztuczny i cyniczny. Mieliśmy do czynienia z różnymi ugrupowaniami mniej lub bardziej skrajnej prawicy, które między sobą konkurowały właśnie na to, kto w sposób bardziej skuteczny i bardziej radykalny będzie wyrażał i podsycał te nastroje ksenofobiczne, te obawy na podłożu ksenofobii dotyczące tożsamości. I myślę, że to był jeden taki ważny, symboliczny moment. Drugi, jak mi się wydaje, ważny, symboliczny moment to był 11 listopada ubiegłego roku. A nie wiem, czy nie wcześniej jeszcze. Znaczy, kiedy już zaczęliśmy widzieć, że ten 11 listopada to się robi takie święto skrajnej prawicy europejskiej. No tak, to był pewien proces, prawda, który z roku na rok był coraz bardziej odczuwalny, ale myślę, że to, co zaszło na stulecie niepodległości Polski było szczególnie... No, wstydliwe dla nas, jako dla Polaków, bo doszło do usankcjonowania legitymizacji ideologii skrajnego nacjonalizmu przez no, najwyższe instancje państwa polskiego, przez udział w tym wspólnym przemarszu ulicami Warszawy. Myślę, że to jest oczywiście jeden tylko z przykładów na to, prawda, jak ta legitymizacja nacjonalizmu w dzisiejszej Polsce się dokonuje, ale taki przykład, no,
szczególnie spektakularny i co tu dużo mówić, bolesny, bo mamy na pewno do czynienia z takim bardzo bolesnym pęknięciem polskiej tożsamości narodowej dzisiaj i z bardzo daleko idącym procesem zawłaszczenia tego, co jest ważne w polskiej historii, w polskiej tradycji narodowej właśnie przez skrajną prawicę przy bierności tak zwanego głównego nurtu. Tu się zatrzymajmy, jest 14:17, za chwilę wrócimy do rozmowy. Połączenie. 14:25, Jakub Janiszewski przy mikrofonie, ze mną w studiu Rafał Pankowski. Rozmawiamy o zbrodniach nienawiści i o mowie nienawiści i o takiej przemocy językowej, przemocy pewnych aktów, gestów, często deklaracji politycznych, z którą niewątpliwie Polska ma problem nie od dzisiaj i nie od wczoraj i wbrew pozorom wcale nie od tych trzech lat, czy od 2015 roku, tylko jeszcze długo, długo, długo wstecz. I moglibyśmy sobie zadać pytanie, myślę, podstawowe. Dlaczego jest tak, że po 1989 roku z tym problemem nie udawało się nic zrobić kolejnym ekipom, prawda? I właśnie niezależnie od tego, jakie były barwy partyjne, czy mieliśmy rząd tak zwanego lewa, postkomunistyczny, czy sprawa, mniej lub bardziej radykalnie na prawo, to temat mowy nienawiści był tematem niechętnie podejmowanym, pomijanym, traktowano go jako temat zbędny, jako temat dotyczący jakiejś marginalnej grupki, mało istotnej. Mówiono o tym, że służby to załatwią infiltracją takich środowisk. Potem się okazywało, że żadnej infiltracji nie ma. Za to te środowiska mają się nieźle i może nawet coraz lepiej. Aż w końcu doszło do tego, no, po raz pierwszy w 2005 bodajże roku, kiedy mieliśmy przedstawicieli Młodzieży Wszechpolskiej i Ligi Polskich Rodzin w rządzie, w Sejmie, gdzie już wówczas mówiono o tym, że należy tworzyć jakieś obozy reedukacyjne dla mniejszości seksualnych. No, w ogóle tworzenie obozów reedukacyjnych w Polsce powinno stawiać absolutnie włosy dęba wszystkim, ponieważ to jest skojarzenie jednoznaczne, ale jakoś tak się nie działo. Mnie ciekawi, jakie pan ma tutaj spostrzeżenia, bo naprawdę ta nieobecność tematu mowy nienawiści, języka nienawiści, języka atakującego mniejszości w Polsce w latach 90. w Polsce, która się tak chętnie, tak się sobie chętnie, przepraszam, użyję bardzo brzydkiego słowa, gębę wyciera tą solidarnością, to jest coś niesamowitego. W pełni zgadzam się z tym streszczeniem naszej najnowszej historii pod względem właśnie tego braku wrażliwości na język nienawiści, na ksenofobię w naszym kraju, który nie jest nowym problemem. I wspomnieliśmy tu także o początkach Stowarzyszenia Nigdy Więcej, czyli o połowie lat 90., kiedy to ze świętej pamięci Marcinem Kornakiem tworzyliśmy Nigdy Więcej. Właśnie po to, aby o tym problemie mówić głośno, bo był to problem bagatelizowany często, nie traktowany do końca serio. Myślę, że ważną częścią tego problemu było takie, no, niesłuszne, jak się okazało, przekonanie o linearnym charakterze demokratyzacji w kontekście społeczeństwa postkomunistycznego. Polegające na tym, że prawda, przechodzimy krok po kroku do coraz wyższych stadiów rozwoju państwa, społeczeństwa demokratycznego. Te kroki w sposób naturalny po sobie następują i pewne problemy rozwiążą się same, czy prawie same. Tak, jeśli... Na przykład dobrobyt sprawi, że staniemy się bardziej tolerancyjni. Na przykład. Takie wyobrażenie było w latach 90. dość powszechne. Będziemy mogli się tym zająć. Teraz musimy do tej Unii wejść. Musimy się dogadać na przykład ze środowiskami katolickimi, bardziej takimi właśnie na prawo, konserwatywnymi. Musimy pójść na pewne ustępstwa. Nie możemy podejmować tematów obyczajowych. No bo właśnie ten cel pod tytułem te gwiazdki unijne jest tutaj celem nadrzędnym. I potem, jak już tam wejdziemy, to się zajmiemy tym, co u nas. Tymczasem okazało się, że problem nie zanikł, wręcz przeciwnie. Skrajna prawica, nacjonaliści zdołali zbudować pewną bazę rozwijaną
krok po kroku i konsekwentnie. I chyba bardzo, bardzo ważnym aspektem rozwoju tej bazy, tej infrastruktury nienawiści była transmisja międzypokoleniowa, jeśli chodzi o ideologię nacjonalizmu w Polsce. Bo jeszcze w latach 90. przy okazji rozmów na przykład na temat Radia Maryja słyszeliśmy często, że no, ci przysłowiowi słuchacze czy słuchaczki Radia Maryja no, prędzej czy później odejdą z tego świata. To są ludzie, którzy być może swoją socjalizację tak przeszli jeszcze przed wojną i może pewne uprzedzenia na przykład antysemickie z tamtych czasów pokutują i problem rozwiąże się sam. A tymczasem... To się idealnie odtworzyło. Stało się coś zupełnie odwrotnego. Tak właśnie dzisiaj, gdybyśmy się przyjrzeli tak zwanemu Marszowi Niepodległości, czyli tej takiej bardzo spektakularnej demonstracji nacjonalizmu i ksenofobii w naszym kraju, to jednak widzimy, że tam są rozmaici ludzie, ale to są w znacznej części ludzie młodzi. W znacznej części młodzi mężczyźni, między innymi wychowani przez kulturę stadionu na przykład. I no, okazało się, że ta transmisja międzypokoleniowa ideologii nacjonalistycznej okazała się bardzo skuteczna i to dotyczy także tych bardzo, bardzo skrajnych form ideologii nacjonalistycznej. Wspominaliśmy Młodzież Polską, wspominaliśmy ONR, prawda? Sam fakt, że w Polsce w XXI wieku, w sercu Europy działają organizacje, które samymi nazwami odwołują się do tych tradycji bliskich faszyzmowi, no woła o pomstę do nieba, a tymczasem właśnie te organizacje działają w sposób ostentacyjny, nieskrępowany, cieszą się prawda, akceptacją ze strony bardzo różnych środowisk. To pan dotknął chyba takiego fenomenu, który też jest takim drugim komponentem, to znaczy nieuporania się naszego z naszą własną historią, to znaczy to, że to nie jest tak, że faszyzm tutaj nam wjechał razem z Hitlerem i jego wojskami, tylko on tu był w innej postaci. O tym, jak ta ideologia miała swoje korzenie tutaj w Polsce, wśród polskich polityków. Tak, tak, oczywiście, no ta tradycja nie była może tradycją dominującą w Polsce międzywojennej, w tym sensie, że tak, że no, ówcześni polscy faszyści nie sprawowali władzy, ale byli stosunkowo silni, na przykład na uniwersytetach, tak, to jest też część historii na przykład Uniwersytetu Warszawskiego i wielu innych uczelni. Ostatnio rozmawialiśmy o tym przy okazji dyskusji w ramach konferencji rektorów uczelni polskich. To także jest niestety historia szkolnictwa wyższego w naszym kraju. I no, w tym kontekście czymś bardzo przykrym jest, że w ostatnich miesiącach, latach tak, mamy do czynienia także z całą serią napaści na studentów Uniwersytetu Warszawskiego czy innych uczelni, czy też mamy do czynienia z napaściami także na wykładowców. Tak, ten głośny przykład napaści na profesora Kochanowskiego za to, że mówił po niemiecku w tramwaju, przypomnijmy, nie został zakwalifikowany przez polski wymiar sprawiedliwości za przestępstwo z nienawiści, chociaż wydaje się, że to było prawda, zupełnie oczywiste, że chodziło o napaść na tle narodowościowym. Ale myślę, że no właśnie historia czasami się powtarza wprost, czasami nie wprost, prawda? Ale mamy do czynienia także z pewnym no, długim trwaniem pewnych problemów społecznych. Na tym przykładzie widać to bardzo wyraźnie. Znaczy trochę nie wiem, bo wydaje mi się, że ta napaść na profesora Kochanowskiego w tramwaju, no to była po prostu napaść na obywatela polskiego, który mówi po niemiecku, nie na profesora uniwersytetu, więc nie wiem, czy to jest jakaś analogia. Wie pan, no może nie ma analogii bezpośredniej, tak, no ale w tym kontekście pamiętam, że bardzo zasmuciła mnie i zdziwiła wypowiedź ministra szkolnictwa wyższego, który powiedział właśnie po całej serii różnych przypadków napaści na ludzi związanych z uniwersytetem, że właściwie te napaści go nie dotyczą jako ministra, bo one mają miejsce poza murami uniwersytetu.
Tak? A wydaje mi się, że trudno wyobrażać sobie uniwersytet jako taką w pełni autonomiczną enklawę, prawda, funkcjonującą jako społeczność w oderwaniu od kontekstu społecznego. No nie, ale ja rozumiem trochę to, co mógł Jarosław Gowin powiedzieć. To znaczy, wydaje mi się, że tutaj chodzi o to, czy mamy do czynienia z sytuacją, w której kogoś się nie chce wpuścić na zajęcia, komuś się odmawia prawa do prowadzenia tychże zajęć, do prezentowania poglądów. To jest pytanie, czy ten uniwersytet się w tą stronę zaczyna zmieniać. No, nie wiem, chyba jeszcze nie. To też jest ważne. Ja myślę, że jest sporo ciekawych, dobrych inicjatyw, ale jest ich po prostu za mało. A jednym z większych wyzwań dla uczelni we współczesnej Polsce jest tak zwane umiędzynarodowienie, czyli innymi słowy przyciągnięcie studentów z innych krajów, z innych kręgów kulturowych, co nie będzie mogło się dokonać, jeżeli ci studenci będą zmuszeni do życia w klimacie ksenofobii. To nie wychodźcie na ulicę, bo nie wiadomo, co się tam wam przytrafi. Otóż to, tak było w Białymstoku, pamiętamy, i również studenci w Kolegium Civitas pochodzący z różnych krajów pytają, czy mogą wychodzić na ulicę Warszawy 11 listopada. Ja bardzo nie chciałbym im odpowiadać, że nie mogą, ale mówię im o tym, że no, takie zdarzenie ma co roku w naszym kraju miejsce i trzeba o tym po prostu wiedzieć. To jest trochę paradoksalna sytuacja, w której polska uczelnia musi mówić do obcokrajowców, żeby, broń Boże, nie szli na marsz, który jest marszem świętującym polskość, bo tam jest ideologia polska dla Polaków i dla nikogo innego. Więc to jest trochę, myślę, taka sytuacja dość patowa. Oczywiście, to jest smutne. I to jest też opowieść o tym, myślę, w jakimś sensie, co się wydarzyło w Gdańsku. I to wszyscy czujemy, prawda? I chyba z tego bierze się ta masowa reakcja właśnie na zabójstwo Pawła Adamowicza, że gdzieś tu ta ideologia no, zaczyna się w tle przewijać, nawet jeśli to nie jest jeszcze jasno i wprost powiedziane. Że to... Tak, no bardzo bym chciał, żeby ta tragedia, jeżeli jakakolwiek tragedia może przynieść coś dobrego, aby ona przyniosła jakiś pozytywny skutek, jak to powiedziała Joanna Ochojska, jakieś oprzytomnienie dla Polaków, żeby nastąpiło. To pewnie też zależy od każdego z nas. Ale też trudno być optymistą, bo myślę, że skala tego problemu i tego zjawiska, jakim jest po prostu nienawiść na różnych poziomach życia społecznego dzisiaj, sprawia, że trudno to odwrócić z dnia na dzień. Ten wysiłek musi być wysiłkiem na znacznie większą skalę. I tak jak powiedziałem, to zależy także od nas jako od obywateli, ale nie będzie to łatwe. Dziękuję bardzo. Profesor Rafał Pankowski, Kolegium Civitas, Stowarzyszenie Nigdy Więcej, był Państwa i moim gościem. 14:37. Za chwilę informacje. Program przygotował Bartłomiej Pograniczny, a realizował Krzysztof Woźniak.